Dzień dobry. Witajcie. Przepiękny dzień wrześniowy. Wygląda to jak lipiec. Witamy Was w naszym kanale Zachwyceni Naturą. My codziennie bardziej się zachwycamy tą naturą. Analizujemy to, co się z nami dzieje. Analizujemy to, co się dzieje wokoło. Jesteśmy właśnie zachwyceni tym, jak wspaniale potrafi organizm działać, który jest dożywiony, nakarmiony, który ma odpowiednią ilość ruchu i jeszcze do tego mentalnie jest zrównoważony. Także witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Witaj, Dzień Wiesiu. dobry. Witamy bardzo serdecznie w programie Zachwyceni Naturą. Ania, Wiesław. witamy bardzo serdecznie. Myślę, że teraz Sprawdzam. sprawdzimy tą techniczną stronę, czy wszystko działa, czy nas Witamy Was, słychać, nasz czy nas kanale. widać. Sprawdzam. Widać nas, słychać nas, jesteśmy. Pięknie to przycisk, żeby nie Przyciszam. spęgało. Świetnie, bardzo się cieszymy, Proszę. że nas widzicie. Tak, jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda. Bardzo się cieszymy i witamy serdecznie wszystkich, którzy odwiedzali w tym czasie nasze stoiska i w Częstochowie, na Dożynkach Narodowych, czy jak to nazwać. Tak, no potężna ilość ludzi, niesamowite przeżycie pod tym względem. No i oczywiście poprzednio byliśmy w Wagnerówce i teraz znowu będziemy w przyszłym tygodniu na Aroniadzie. W Wagnerówce. Wagnerówce. Także bardzo serdecznie również zapraszamy i przypominamy, że Zachwyceni Naturą jest to program przez nas stworzony, wymyślony przez Anię i Wiesława, który przede wszystkim kieruje się tym hasłem, że jedzenie ma być lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Czyli mówiąc tu językiem takim prostym, stosujemy codziennie, systematycznie profilaktykę poprzez żywienie, która wspomaga odporność organizmu, system immunologiczny, w ogóle cały organizm holistycznie. Nie zapominamy również o stronie duchowej, która jest bardzo istotna, bardzo ważna i w naszym programie również pojawia się część psychologiczna, duchowa na temat odkrywania swojego wewnętrznego dziecka, czyli osobowości, które w nas są. Ale dzięki temu, że ta kuchnia witariańska, którą uważamy jest no, przepiękna, my już od 6 lat stosujemy właśnie tego typu profilaktykę żywieniową, ale i duchową, że możemy powiedzieć, że jest to bardzo skuteczne i dobre. Czyli nie dopuszczamy do tego, żeby była choroba, żeby były jakieś problemy, właśnie poprzez systematyczne działanie i dbanie o siebie. I teraz, żeby wiedzieć, jak to robić, w jaki sposób uchronić się przed problemami zdrowotnymi, no to właśnie nasz program w różnych filmach, live'ach, na spotkaniach, które są w trakcie naszych pobytów na festiwalach, festynach czy targach, no, jest możliwość o tych szczegółach się dowiedzieć. Oczywiście proponujemy również warsztaty, których już tutaj wiele odbyliśmy i zapraszamy, jeżeli pojawią się chętni, bardzo chętnie takie warsztaty kolejne przygotujemy, jakiś termin. A dzisiaj mamy jeszcze takie wiadomości związane z sklepem internetowym, który oficjalnie dzisiaj wieczorem będzie otwarty. Będzie można w tym naszym sklepie właśnie witariańskim, internetowym poszukać wiele produktów, które na co dzień będą Wasze zdrowie i nasze wspomagały, które my już stosujemy od wielu lat, sprawdziliśmy i możemy z czystym sumieniem polecić to, co używamy. Między innymi chcę przypomnieć, że takie produkty jak nasze wrapy na bazie naleźników połączonych, banan z siemieniem lnianym, czy tutaj chlebki, czy kulki mocy,
czy zioła, które mamy, cukier z kwiatów, ziół, czy sól obniżonej zawartości sodu. Oczywiście ocet, wspaniały ocet, 2 lata sezonowany z soku z jabłek. O, tu na przykład również wspaniały produkt doktor owoc. To jest sól cytrynowa z wrotyczem, służąca do czyszczenia czy oczyszczania warzyw, owoców takich trudnych do mycia, takich jak na przykład jarmuż, jak pietruszka, czy owoce cytrusowe, czy nawet jabłka, które są zabezpieczane w różny sposób, to tutaj właśnie, nie wpływając na smak, ultra czyste macie te produkty, bo tutaj na przykład powiem, usuwa pestycydy, konserwanty, metale ciężkie, jaja pasożytów, bakterie, wirusy, koronawirusy. Także to jest świetny produkt i ten produkt powinniście mieć u siebie i zawsze wtedy, kiedy jest tłoczony sok ze świeżych warzyw, owoców, to właśnie, żeby z tego korzystać. Oczywiście w naszym sklepie zobaczycie wiele, wiele innych produktów. A dzisiaj jeszcze raz przypomnę, że ta profilaktyka codzienna polega na tym, że przede wszystkim codziennie płuczemy usta olejem kokosowym, jamę ustną 20 minut. O oleju kokosowym ja i o samym kokosie bardzo dużo mówię na spotkaniach. Można się dużo dowiedzieć. Jestem w trakcie również czytania i jakby pozyskiwania wiedzy jeszcze więcej na ten temat, co w tym kokosie mamy. Oczywiście również będzie można i można od nas kupować kokosy, świeże, młode kokosy, czy to z Tajlandii, czy z Wietnamu, również się tutaj pojawiają. No i kiedy wypłuczemy jamę ustną olejem kokosowym, oczywiście myjemy zęby pastą do zębów bez fluoru i potem takim pierwszym punktem jest właśnie picie soku zielonego. Ja już tu dzisiaj wypiłem przed spotkaniem z Wami. Jest to sok serena naciowego plus jęczmień, który też u nas tutaj jest. I to jest taki pierwszy sok, który pijemy, który nie wpływa na wydzielanie poprzez czustkę insuliny, czyli ten organizm pozostaje w tej stanie, w stanie możliwym autofagii, żeby naprawiać, żeby właśnie leczyć stany zapalne, usuwać i wiele, wiele, no oczywiście tego samoleczenia przez organizm, żeby mogło być. No i potem po wypiciu tego soku używamy również na przykład goździk po to, żeby jeszcze wydezynfekować i spowodować lepszą pracę, bo goździk akurat zjadamy, czy po tym takim rozmiękczeniu go i rozmoczeniu w ustach też to trwa około 15-20 minut. To go możemy połknąć, natomiast jeżeli chodzi o olej kokosowy, to oczywiście go wypluwamy, nie wypijamy. Ten olej kokosowy, którym płuczemy jamę ustną, wypluwamy. No i potem w zależności od sytuacji, jak głodniejemy, kiedy nam się chce pić, zaczynamy później od octu jabłkowego z wodą rozcieńczonego i później soki wielowarzywne na bazie jabłka, marchewki i wielu innych składników. I również oczywiście nasze dania witariańskie, o których również wiele razy mówiliśmy. I jest to cała plejada gwiazd. I w ten sposób właśnie profilaktycznie dbamy o siebie. To jest tak w skrócie powiedzenie, jak to wygląda, ten witarianizm. Bo oczywiście żywienie w ten sposób, no trzeba znać szczegóły, trzeba wiedzieć, co z czym połączyć. Te osoby, które były na warsztatach, już wiedzą o wiele więcej z naszej strony. I warto te informacje mieć. Jak robić sosy, jak robić surówki, sałatki, sery na przykład, jakie produkty używać, jak je łączyć, jakich urządzeń używać. Oczywiście, jeżeli chodzi o urządzenia, to również jest możliwość u nas zdobyć wiedzę, zakupić i z różnymi promocjami. I to również u nas jest. Oczywiście zioła.
I powiem jeszcze, że teraz w najbliższym czasie będziemy podróżować jeszcze po Polsce do miejsc, z których korzystamy, w których kupujemy różne produkty i będziemy prosić producentów, czy też osoby, które znają się na danym produkcie lepiej od nas, żeby powiedziały dokładnie, jak to jest produkowane, dlaczego warto je stosować i jaki mają wpływ na nasze zdrowie i jak możemy dzięki temu zadbać o odporność. A to jest kluczowe. No oczywiście kolejny raz, jak to w systemie świata zbliża się jesień, zima i oczywiście zaraz będzie wyrzut reklam na temat jakichś produktów leczniczych, czy jakichś różnych suplementów i tak dalej. My idziemy drogą naturalną, tak jak zachwycamy się naturą. I to, co też bardzo ważne w tym naszym projekcie, to staramy się unikać przede wszystkim przetwarzania tych produktów żywych. Czyli nie gotować, nie smażyć, nie parzyć, jak najmniej działania obniżającego zawartość witamin, minerałów, co jest właśnie największym problemem i jak widzimy na przykład w telewizjach śniadaniowych, po prostu kucharze prześcigają się. Jak ja już na przykład widzę scenę, w której kucharz rzuca na gorącą patelnię miód z masłem gdzieś tam, albo jeszcze z czymś innym i jabłka, które no koniecznie trzeba obsmażyć i tam coś z nimi zrobić, zarumienić, no to jest działanie bez sensu kompletnie, które przynosi odwrotny skutek, konsekwencji, tam powstaje w konsekwencji tego smażenia wiele szkodliwych substancji. No i potem oczywiście najlepiej tam jakiś produkt na wątrobę, jest zaraz reklama, albo jeszcze tam coś innego, co ma wspomagać Twój mikrobiom, czy Twoją florę bakteryjną, no to u nas na florę bakteryjną, no to my stosujemy przede wszystkim kiszonki, czyli kiszona kapusta, ogórki. Oczywiście również to mamy. W tej chwili bardzo dużo ubyło nam, sprzedało się, więc po prostu nowe tutaj... Zamówione, co oczekujemy. Tak, produkty przyjadą i będą na naszych półkach. Bo kisić można praktycznie każdy warzywo czy owoc i właśnie z tego powinno się korzystać. Także te produkty również u nas będą, kiszonki były i będą. Także oczywiście octy, napoje różnego rodzaju. I tutaj to podkreślamy, że nadal ten projekt nasz ma taki cel, żeby pokazać, że jedzeniem, stylem życia można bardzo wiele zmienić i nawet w bardzo trudnych sytuacjach zdrowotnych warto przede wszystkim pomyśleć o właśnie zmianie stylu życia. I teraz myślę, że to dla wielu osób jest też do przemyślenia, że na co dzień, kiedy jeszcze dobrze się czujemy i właściwie te informacje traktujemy jako zbędne, no bo ktoś tam ciągle mówi, że pokarm żywy daje efekt żywego organizmu, no ale to się lekceważy, bo ostatecznie napijemy się piwa, wódki czy jakichś innych pasteryzowanych napojów, które no puchniemy od tego. My na przykład obserwujemy, jak osoby wyglądają niektóre 5 lat temu, 3 lata, 4 lata temu i dzisiaj. I właśnie to zbędna ilość wody, tłuszczu, widać, że to przybywa. Zmieniają się rysy twarzy, zmienia się w ogóle funkcjonowanie organizmu. Oczywiście w tym czasie pojawia się tam nadciśnienie, jakaś cukrzyca, no bo właściwie większość tych pokarmów, które są przetworzone, no w nich znajduje się cukier, potężne ilości cukru, bo oczywiście pije się do tego Coca-Colę czy jakieś tam napoje tego typu. No my zupełnie stoimy jakby w przeciwieństwie do tego trendu, do tego programu żywieniowego, w którym idzie świat. I to podkreślamy. Oczywiście nasz cel to nie jest tylko ten sklep internetowy, bo jeszcze mamy cele takie, żeby to żywienie, w ogóle te pokarmy stały się bardziej dostępne poprzez na przykład w przyszłości jakąś restaurację szybkiej obsługi, czy jakiegoś tego typu bar, czy cokolwiek. To jest w trakcie,
pomysłów, w trakcie układania tego wszystkiego. I dlatego bardzo zapraszamy wszystkie osoby, których interesuje tego typu styl życia, żywienie, do tego, żeby nas wspomagać, czyli dbać o to, żebyśmy mogli ten projekt rozwijać i żeby na te spotkania, gdzie się pojawiamy, żeby przyjeżdżać, odwiedzać. Uważam, tak na koniec mojej wypowiedzi, że naprawdę warto. Dla mnie 6 lat temu, kiedy pojawiłem się po raz pierwszy na tego typu spotkaniach różnych, czy na temat ziół, żywienia, ale właśnie związanego z pokarmem żywym, czyli z takim przejściem na warzywa, owoce, nasiona, świeżo tłoczone oleje. Tu na przykład oczywiście maszyna, która służy do tłoczenia oleju, świeżo tłoczone oleje, które u nas można kupić. To jest też przepiękna sprawa. To oczywiście tłuszcze są niezbędne, kwasy tłuszczowe omega-3. To podstawa, no i oczywiście olej z czarnuszki, lnu, czy wielu innych z dyni, genialne. Ziaren, tak, z dyni czy z sezamu. I tutaj to podkreślam, że właśnie my staramy się w tym naszym programie stworzyć taki fundament. I jak obserwujemy osoby, które zaczynają, spróbują, zrobią i potem no, różne tam są przyczyny, czy to środowisko, czy rodzina, że no, nawet jest to wyśmiewane i tak dalej, no trzeba pamiętać o tym, że zawsze zatruwanie organizmu kończy się w bardzo nieprzyjemny sposób i dlatego warto na tą drogę wejść. Warto odkryć te karty i ja uważam, że właśnie jeszcze kończąc tą myśl, że bycie na takich spotkaniach, czy programach, czy festiwalach, festynach powoduje, że słyszymy inne informacje. Na przykład będąc w Wagnerówce przyjeżdżają lekarze, teraz też będzie według mnie plejada gwiazd, gdzie właśnie w tych wykładach pojawia się takie stwierdzenie, żeby no to nie jeść tej żywności przetworzonej, a żeby jeść zdrowo. No dokładnie, właśnie, zdrowo ale jest pytanie jak i co jeść. I te szczegóły. I te szczegóły są bardzo istotne. Tak. I właśnie w naszym programie jest odpowiedź na te pytania i można sobie wtedy porównać te produkty, które my stosujemy, jak tworzymy pokarmy, i dlaczego właśnie one mają taki, a nie inny wpływ na nasze zdrowie. Ja oddaję głos Ani, bo trochę tutaj to wprowadzenie było długie, ale no, to jest tak. Bardzo ważne, żeby rozumieć, dlaczego my ten program prowadzimy, dlaczego warto do nas przychodzić, odwiedzać i pozdrawiam wszystkich, którzy z którymi przez ostatnie lata i w ogóle na tych spotkaniach miałem kontakt, miałem okazję o różnych sprawach powiedzieć albo wyjaśnić. Zapraszam Cię, Ania. Dobrze, ja teraz właśnie muszę zastanowić się, co w pierwszej kolejności, na czym się skoncentrować, ale może tak, może na tym sklepie internetowym, który powstawał i w końcu powstał. Dlaczego akurat ten sklep internetowy i czego możecie u nas oczekiwać? Słuchajcie, produktów może relatywnie nie jest tak dużo, ale wszystkie one są, wspólnym mianownikiem jest to, że jest najmniejszy możliwy sposób przetwarzania, jaki jest w ogóle dopuszczalny obecnie w jakimś sprzedawaniu towarów. I my sami te produkty, które tutaj mamy, sprawdzamy, testujemy, poznajemy producentów, faktycznie przyglądamy się im. Patrzymy im na ręce, czy to, co jest napisane na opakowaniu, jest w środku, czy faktycznie jest zgodne z tym, co mówią. Także to jest miejsce dla witarian, dla wegetarian, dla wegan, dla wszystkich ludzi, którzy, jeżeli już po coś sięgają, to chcą, żeby to było w najwyższym gatunku, to jest pierwsza rzecz. Żeby to było, zawierało jak najwięcej wartości odżywczych, to jest druga rzecz. I żeby to było powtarzalne, czyli raz, drugi, trzeci zamówicie, sprawdzicie, zobaczycie, że to działa. Można cały czas kontynuować i u nas ocet jabłkowy jest w takim standardzie, o tym smaku już kilka lat, jest genialny. Coraz więcej osób, słuchajcie, zamawia sam ocet jabłkowy, bo
Jeszcze sklepu jak nie było, to nie mam takiej wiedzy, nie zaglądałem do postów, bo w poście zamieściłam tam, co mamy w sklepie dostępnego, ale już sam ocet jabłkowy po spróbowaniu właśnie na tych imprezach już na stałe zagościł, bo jest rewelacyjny. Także zapraszam do naszego sklepu, w którym te produkty, które są, one są w najwyższym standardzie, właśnie takim witariańskim, to znaczy w 100% pewność macie, że jest to rzecz nieprzetworzona termicznie, że nie ma tam tych konserwantów nieszczęsnych, że jeżeli jedzenie zjemy, to po to, żeby ten nasz organizm dożywić, oczyścić i wspomóc, a nie zaszkodzić mu. I wiele razy mówiliśmy o wszystkich tych produktach, które tu widzicie, a teraz nowością u nas są liofilizowane kiełki. Ostatnio na imprezie spotkałam przesympatyczne dziewczyny, które właśnie mają te liofilizowane kiełki, liofilizowane owoce. No, powiem tak, jestem przeszczęśliwa, że udało mi się kolejny produkt znaleźć, który wspomoże nas, jednocześnie wychodzi naprzeciw tym osobom, które mają już gdzieś tam wyczytały, czy się dowiedziały, że kiełki z wszelkich nasion są genialne, dobre, ale właśnie sposób przechowywania ich w sklepach, sposób, kiedy my je kupimy. Sami często kupujemy kiełki na samym początku zakupów, wozimy je ileś godzin i potem jesteśmy zdziwieni, że te kiełki no, nie pachną zbyt dobrze, że tak nie do końca są fajne. To może dzieciom nie dawajmy i babci chorej, bo jej zaszkodzimy. Słuchajcie, te wszystkie obawy wynikają z tego, że kiełki są najlepsze. To jest bomba witaminowa, bomba minerałowa. Ale to jest tak delikatna roślinka, tak delikatna część rośliny, że ona bardzo szybko zaczyna gnić, psuć się i wszelka temperatura podwyższona po prostu przyspiesza ten proces. A liofilizacja rewelacyjnie rozwiązuje te wszystkie dylematy. To znaczy, może coś powiem na temat procesu liofilizacji, bo my nie dopuszczamy, to tak jak wielokrotnie ktoś zadaje mi pytanie, czy ja kupuję na przykład jakiś suplement, gdzie w kapsułce jest zapakowane jakiś owoc, warzywo czy coś takiego. To ja mówię, nie, ja tego nie robię, nie kupuję. Ponieważ ja zjadam te rzeczy naturalnie. Czyli jeżeli my możemy nie przetwarzać i zjadać coś nieprzetworzonego, to na pewno ja nie sięgnę po suplement, tylko sięgnę po tą rzecz, która jest naturalna, zdrowa i właśnie jak najmniej przetworzona. No i tutaj ta sama sytuacja z tymi kiełkami jest. One są nieprzetwarzane temperatury, czyli tak, nie są gotowane, pieczone, smażone, nie są pasteryzowane, tylko właśnie proces liofilizacji. I co ten proces, na czym on polega? Polega na tym, to się nazywa suszenie mrozem, czy suszenie bardzo niską temperaturą. Chodzi o to, że takie świeżutkie, uprawiane, świeżo ścięte kiełki, czyli nie ma tego procesu takiego, że one oczekują, że gdzieś zaczną gnić i tak dalej, tylko są ścinane i natychmiast wkładane do bardzo niskiej temperatury. To są takie, jak one się nazywają, bo jeszcze tego określenia nie pamiętam, że to jest suszarki, takie mrożące suszarki. Tak, to takie określenie, no jest to dla mnie nowość, dlatego się muszę też wspomagać. Czyli chodzi o to, że minus 40, minus 50 stopni natychmiast one są do takiej temperatury wkładane po ścięciu. I następnie one są suszone sublimacyjnie, czyli obniżone ciśnienie i ciepła temperatura. Ciepła, no to jest taka maksymalnie do 40 stopni, jak nie niższa, 30, 20, to jest różnie w zależności od tego, jaki owoc, czy jakie warzywo, czy w tym wypadku kiełki słonecznika. I to się dzieje, te suszenie takie sublimacyjne, czyli pod zmniejszonym ciśnieniem, do 2 dni nawet trwa, a następnie jest jeszcze raz suszone w suszarkach takich 40, 45, 46 stopni. I o co tu chodzi? O to chodzi, żeby maksymalnie odparować wodę, o to chodzi, żeby zabić wszystkie
bakterie chorobotwórcze, wszystkie jakieś rzeczy, które mogłyby nam zaszkodzić, żebyśmy uzyskali produkt, bo liofilizacja daje, daje taki efekt końcowy, czyli raz, nie zmienia się kształt, nie zmienia się kolor, nie zmieniają się wartości odżywcze, żadnych witamin nie tracimy, wszystkie witaminy są w 100% zachowane. Nawet te witaminy, które na przykład są owoce, które po przecięciu, czy załóżmy po rozdrobnieniu, chwila i one się oksydują, utleniają, znamy to, prawda? Zwykła brzoskwinia, pozostawmy ją na chwilę, brązowo się robi, awokado i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces zostaje zatrzymany, czyli nie tracimy w ogóle tych witamin, uzyskujemy produkt, który jest zakonserwowany, słuchajcie, bo ta właśnie liofilizacja konserwuje te produkty, czyli bez chemii, bez żadnych dodatków niezdrowych dla nas, mamy produkt, który słuchajcie, 20-30 lat on jest zdatny do spożycia. Nie ma takiej konserwacji, pasteryzacji czy innego chemicznego procesu zabezpieczenia żywności, żeby tak długo było to przydatne do spożycia. Ja chwalę sobie ten produkt pod tym kątem, że właśnie kiełki bardzo często jemy, otwieramy i natychmiast musimy całe opakowanie zjeść, ponieważ za chwilę właśnie są już niedobre, tak? Ja już w ogóle się wyczuwa, że już się inne są niż załóżmy wczoraj. A tutaj jest tak, że jest to strunowe zamykanie. Otwieramy, zużywamy tyle, ile chcemy, zamykamy i mamy ten produkt do zużycia dziś, jutro, za tydzień, za dwa tygodnie i tak dalej. Ja nie muszę tego na siłę zjadać. Ja mogę sobie dzisiaj posypać kiełkami słonecznika, jutro brakuła, pojutrze jarmużu i mogę sobie to zjadać wtedy, kiedy chcę, nie wyjadać, że tak powiem, terminy, bo za chwilę mi się to zepsuje. Więc pod tym kątem jest rewelacyjnie fajne. Następna rzecz dla osób aktywnych, tak jak my bardzo często gdzieś wyjeżdżamy, czy wakacje, czy praca i tak dalej. No bezcenną rzeczą jest coś lekkiego, pożywnego, co wrzucamy sobie w bagaż i w każdym momencie mamy rewelacyjne jedzenie bez szukania z dziwnym, że tak powiem, wzrokiem w kolejnych restauracjach, czy cokolwiek się nadaje do zjedzenia, czy całe jedzenie już jest zniszczone, przetworzone lub posłodzone, posolone i zalane trującym olejem, czyli rafinowanym. Więc te liofilizowane kiełki, tu ja się znowu posłużę moją ściągą, to jest tak. Fasola mung, kiełki mix, gdzie będzie soczewica brązowa, soczewica zielona, fasola mung, czyli fasola mung, te kiełki soczewicy i fasoli to jest bomba bardzo duża, białkowa, bardzo dużo wapnia. Potem podobnie kiełki słonecznika, no rewelacyjne, kiełki rzodkiewki, jarmużu i brokułu. Po prostu nie da się bez tego funkcjonować, ponieważ te wszystkie kiełki spowodują, że ewidentnie nasz organizm odżywimy. Jarmuż genialnie wspomaga oczyszczanie, to wszyscy wiemy. Jarmuż jest po prostu, kiedyś był zapomniany, teraz znowu wrócił na chyba pierwsze miejsce podium. Przez kogo był, to był. Tak, pierwsze miejsce podium, jeżeli chodzi o rewelacyjny wpływ na nasze zdrowie. Także ja myślę, że warto spróbować, zobaczyć, jak to smakowo jeszcze Wam odpowiada, bo ja już spróbowałam i wiem, że jest super, ale dla Was, które bardziej są potrzebne, bo na przykład brokuł bardzo fajnie wpływa na gospodarkę hormonalną. No już znowu wchodzimy w ten zakres właściwości już takich stricte szczegółowych danych produktów. Ja bardziej tutaj patrzę na ten proces liofilizacji pod tym kątem, że nie należy się bać tego, że jest to coś nowego, bo to nie jest rzecz taka, no tak jak gotowanie i smażenie, że jest tam przez wieki już sankcjonowane. Liofilizowanie jest stosunkowo nowym procesem
konserwacji, zabezpieczania tego właściwości odżywczych produktu. Ale słuchajcie, postęp jest w medycynie, postęp jest w przemyśle spożywczym i jest również ten postęp korzystny dla nas. I to, że ktoś wzorując się na ludziach, gdzie mają niską temperaturę, czyli Syberia, tamte okolice, gdzie jedzenie notorycznie tam było zamrażane właśnie w ten sposób, że bardzo niskie temperatury, skrajnie niskie, i potem to było wyciągane i w takim delikatnym ciepełku, że tak powiem, dalej odporowywało, że to jedzenie na lata jest zabezpieczone i jest bardzo zdrowe. Więc wykorzystujmy ten postęp medycyny dla siebie, postęp tej przemysłu spożywczego. Próbujmy, wprowadzajmy na stałe i nie tłumaczmy się, że nie można, ponieważ ten nasz sklep jest takim miejscem, gdzie można sobie wejść i spokojnie te elementy do swojej kuchni kupić, żeby nie tłumaczyć się, tylko żeby powiedzieć: tak, ja umiem, ja mogę, ja mam narzędzia, dlatego że znalazłem miejsce, gdzie mogę sobie właśnie te rzeczy, te dodatki, których nie można gdzie indziej. Można sok z granatu, mamy genialny sok z granatu. Jest on dostępny wszędzie, ale który jest dobry. To jest tak, jak kiedyś kupowałam olej słonecznikowy, dawno, dawno temu. I ja się zawsze zastanawiałam, który mam wybrać. Poza tym, że słoneczkami, różne słoneczniki na butelkach, szata graficzna, reszta już była tajemnicą, owiane. Tutaj macie wszystko otwarte, tutaj macie wszystko podane na tacy, tylko kwestia skorzystania i zainteresowania się tym. A o tych wszystkich rzeczach można z nami rozmawiać właśnie na tych spotkaniach, na których jesteśmy, i można wszystkiego się dowiadywać, można nas odwiedzać, a na warsztatach to już całkowicie dogłębnie te tematy omawiamy, poruszamy, sprawdzamy, także zapraszamy po prostu. Ja uzupełnię tutaj Twoją wypowiedź w ten sposób, że te procesy, czy może tutaj szeroko pojętego przemysłu spożywczego, to moim zdaniem ogólnie na świecie idą w złym kierunku. Natomiast właśnie są firmy, są osoby, są ludzie, którzy zwracają na to uwagę i według mnie wykorzystują te procesy, które występują w naturze, czyli to, że mamy wiosnę, lato, jesień, zimę, to człowiek mógł zaobserwować, że na przykład zamrożenie na terenach, gdzie mrozy są większą część roku albo cały rok, są korzystne dla na przykład przechowywania czy produktów, czy wody i tak dalej. I ja myślę, że to jest warte podkreślenia, że są osoby, są zakłady, są firmy, oczywiście w zdecydowanej mniejszości, które mają takie produkty, korzystają z tych procesów, wykorzystują tą wiedzę, która właśnie pochodzi z natury, bo ziemia, na której żyjemy, daje takie możliwości. Są tereny, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie człowiek, gdyby nie niszczył na przykład lasów, gdyby nie niszczył flory, fauny, tego, co tam powinno naturalnie występować, to nie miałby tych kłopotów, które dzisiaj ma. I gdyby człowiek wykorzystywał tą wiedzę właśnie bliżej natury, dlatego my zachwycamy się naturą, bo natura daje odpowiedź na, moim zdaniem, wszystkie pytania, które człowiek zadaje. Zadaniem człowieka jest tylko odkrywanie tych procesów. I to jest właśnie przepiękne, że możemy po prostu to odkrywać jako ludzie i tworzyć narzędzia, techniki, metody, żeby z tego korzystać. Natomiast ta część przemysłu czy medycyny, która idzie w kierunku syntetyki, oczywiście to również jakieś tam elementy tego występują w medycynie, są potrzebne czasami, bo jest taka sytuacja wypadku czy różnych innych przypadków, ale generalnie na co dzień to, co my uważamy jest najlepsze, czyli profilaktyka, czyli wykorzystywanie siły natury, tak jak w postaci ziół, właśnie octu, napojów, które nie są niszczone w ten sposób, żeby na przykład dodać cukru, zapasteryzować i po prostu dodać smakowych jakichś tam
syntetycznych i trujących Dla elementów. pewności chemiczne konserwanty, żeby po I prostu. wtedy właśnie jest to problem dla naszego organizmu. Dlatego to chciałem dodać i podkreślić, że my, biorąc pod uwagę, że jakiś, albo analizując, że jakiś produkt, że jakieś danie, czy jedzenie, czy jakaś formuła ma się znaleźć w naszej propozycji, staramy się to właśnie sprawdzić pod kątem wartości odżywczych i takiego funkcjonowania prawidłowego w organizmie, która ma to ta funkcja ma spełnić rolę odpornościową, wspomagającą organizm tak, żeby na co dzień organizm dawał sobie radę sam z bakteriami, z wirusami i tak jak to powinno być właśnie w naturze, bo jesteśmy wyposażeni w cały system, jeżeli chodzi o organizm, możliwości. I kiedy doprowadzimy, bo ja na przykład uważam, że w tych rozmowach, no tak jak ostatnio miałem taką sytuację, gdzie padło stwierdzenie, że tak generalnie to człowiek jest głupi. No tak ogólnie po prostu. Ogólnie rzecz biorąc. Tak, dlaczego? Dlatego, że no, ludzie bardzo często wysłuchają pewnych mądrych rzeczy, wysłuchają jakichś informacji, oczywiście ich nie zastosują, no bo ostatecznie lepiej się jest napić piwa czy wódki, tak jak mówię, żeby się znieczulić. Wtedy się nie pamięta, albo zrzucić coś na genetykę, no żeby zdjąć odpowiedzialność za siebie, za swoje postępowanie, za to, żeby dbać o własne zdrowie. Oczywiście wtedy oczywiście brakuje pieniędzy w systemie, oczywiście trzeba jakieś nowe procedury, oczywiście trzeba wiele rzeczy i to wtedy no, przejmuje to polityka, prawda, i tam różne obiecanki, cacanki, a tak naprawdę fakty są takie, że nasza odpowiedzialność osobista, nasza praca nad świadomością, nad wiedzą, nad tym, co naprawdę dla organizmu jest dobre, jest fundamentem dla zdrowia. I to jest cel naszego programu, to jest sens istnienia naszego programu, ponieważ ja w ogóle chcę otworzyć szerzej jeszcze oczy na te wszystkie tematy, bo tych tematów związanych z żywieniem, związanych ze zdrowiem jest bardzo dużo, bo również ten temat duchowy, odkrywanie wewnętrznego dziecka, tak na koniec powiem o tych trzech osobowościach, przypomnę, dzisiaj już nie mamy czasu tego rozszerzać, ale jest osobowość dziecka cienia, czyli to jest strach, lęk, bojaźń, która do 5 roku życia została wytworzona w nas poprzez rodziców, wychowawców, czy w ogóle osoby, które się nami opiekowały. Oczywiście to dziecko cienia zawsze będzie z nami i ono jest w każdym, bo rodzice, wychowawcy, każdy musiał coś tam używać, jakichś elementów nacisku, żeby nas jednocześnie chronić. Ale na przykład jest również dziecko słońca i to dziecko słońca, ta osobowość, to jest osobowość, która pozwala nam przetworzyć te trudne sytuacje, czyli lęk, strach, brak pewności siebie w coś, co nam pomaga zwalczać problemy w życiu, być odważnym, asertywnym, uśmiechniętym i pełnym energii. I do tego trzecia osobowość, czyli dorosły, empatyczny, zrównoważony, mądry. I właśnie te trzy osobowości takie podstawowe funkcjonują w naszym wnętrzu, w naszej duchowości i teraz praca nad rozpoznawaniem tych osobowości, analiza naszego postępowania i tego, co się działo z nami wcześniej, kiedy byliśmy dziećmi i teraz powoduje, że ten dorosły ma doświadczenie i potrafi tą drogę wybrać. I oczywiście dorosły potrafi być konsekwentny i jeżeli na przykład idzie drogą witariańską i zauważy, że picie soków, że to właśnie dożywia, że to powoduje nawodnienie organizmu, że wtedy nie potrzebujemy kawy, nie potrzebujemy jakichś innych napojów, które zostały przez człowieka wymyślone i człowiek powiedział, że to trzeba pić, tak? No i oczywiście uzależnił się i potem z tego wynikają różne problemy. A tutaj funkcjonując z naturą, oczywiście można wybierać taki sok, inny sok,
Można tutaj działać w różny sposób, natomiast cały system, proces ma służyć dożywieniu, oczyszczeniu organizmu, naprawieniu go w sposób wewnętrzny i nie tylko od strony fizjologicznej, ale i duchowej. Czemu ma służyć na przykład ruch, to jest bardzo ważne, czyli ćwiczenia, wysiłek fizyczny, no i oczywiście ta strona duchowa, która jest bardzo ważna, czyli kierowanie się w kierunku medytacji, analizy i szukania rozwiązań wewnętrznych, które nas budują. I osób o przyjaznym, takim szczerym nastawieniu, i pozytywnych, otwartym. Pozytywnych przede tak, wszystkim. Pozytywnych i które nam bardziej kojarzą się z zielenią, z tymi kolorami tu pięknymi natury. Dlatego zapraszamy do nas, zapraszamy do kontaktu. Najbliższe nasze spotkanie może być w Wagnerówce, gdzie serdecznie zapraszamy, na Aroniadzie, czyli to jest tam zdaje się 16, 17, tak? Czy 17, 18. To jest najbliższa sobota, niedziela. Tak. Bo tutaj dat dokładnie nie sprawdziłem, ale najbliższa 16, sobota. 17 to będzie. Tak, 16, 17, no to najbliższa sobota, niedziela. Uważamy, że jest to świetna impreza, na której będzie bardzo dużo informacji, gdzie można dla siebie wiele uzyskać. Zapraszamy serdecznie. Tak jak mówimy, sklep nasz internetowy będzie dzisiaj wieczorem uruchomiony, bo w tej chwili jest wersja demo, czyli demonstracyjna. No i praktycznie w praktyce od jutra będzie można korzystać. Oczywiście zakładamy, że jeszcze wystąpią jakieś techniczne. Znaczy to teraz tak wygląda, że ileś tam produktów jest, to jest takie podstawy i co chwilę będą dochodzić kolejne, dlatego że żeby uruchomić ten sklep, nie czekam na kolejne dostawy i tak dalej, więc będzie to co będzie i codziennie będzie się zwiększać, także zaglądajcie, chociażby z ciekawości, żeby zobaczyć, co tam nowego mamy. Chciałem dokończyć moją myśl, że jeżeli wystąpią jakieś problemy techniczne, które jak zawsze przy uruchomieniu sklepu mogą wystąpić, bo to jest początek, my też mamy jakieś oczekiwania, ale nie zawsze to technicznie wychodzi, wiadomo, że mogą być, to proszę o cierpliwość, my oczywiście postaramy się jak najszybciej temat załatwić, wtedy ewentualnie, gdyby coś się działo, kontakt jakiś telefoniczny, czy napisać informacje i wtedy na pewno usuniemy bardzo szybko problem. Także staram się zawsze te tematy wyprzedzić, bo wtedy wiemy, mamy spokój, że nie, że tam coś ktoś otworzył i nie działa, tylko to wynika z tego, że jest to nowe i po prostu może nie wszystko, oczywiście w naszym przypadku pierwszy sklep internetowy, który uruchamiamy, nie jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami, w związku z tym, jeżeli by coś się pojawiło, prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i bardzo serdecznie zapraszamy do zmiany stylu życia polegającego na tym, że dbamy o swoją odporność, o swoje zdrowie dzięki naturze. Dokładnie. Ja tylko powiem tyle, że ja bardzo oczekuję na wszelkie sugestie, podpowiedzi, bo sklep będziemy dostosowywać do Waszych potrzeb i oczekiwań, dlatego piszcie, odzywajcie się. No i do zobaczenia. Miłego dnia życzę i zapraszamy do Wagnera 16-17 września. Oczekujemy Was. Do widzenia. Dziękujemy za wszystkie miłe spotkania. Właśnie, czekamy na następne.